Zaczęły się wakacje. Tegoroczne lato będzie jednak całkiem inne. Cały czas bowiem mamy stan epidemii. Letnie miesiące to czas wytężonej pracy policjantów, którzy w związku z koronawirusem przypominają o wciąż obowiązujących obostrzeniach. Musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie sanitarnym. To nie znaczy, że rozpoczęły się wakacje, już możemy wszystko robić. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, o reżimie sanitarnym, czyli zasłaniajmy usta i nos, gdy po prostu jest duży tłok, bo wakacje przeważnie osoby przebywają na plażach, wypoczywają w tym miejscu. W takich miejscach wiemy, że w sytuacji takiej no, po prostu 2 metry no, w tym momencie nie można spełnić, więc zasłaniajmy usta i nos. Dla własnego bezpieczeństwa oraz dzieci, naszych znajomych, to jest przede wszystkim. Pamiętajmy też o dzieciach, gdy jesteśmy w tłumie, no, bardzo szybko można je zgubić. W tym czasie my też mamy dużo informacji, dużo zgłoszeń, że dochodzi do zaginięć dzieci. Podczas wypoczynku pilnujmy dzieci, bo szybko w tłumie mogą nam zniknąć z pola widzenia. W tym czasie my również przystępujemy do działań, żeby szybko je odnaleźć, a wystarczy mieć przypięte przy takiej małej naszej pociesze opaskę z numerem telefonu. Dzięki temu zapobiegniemy tragedii, a dziecko zostanie szybko odnalezione. W okresie letnim policjanci będą prowadzić wzmożone patrole w miejscach wypoczynku. Mundurowie apelują, by nawet w czasie największego rozluźnienia nie tracić czujności i cały czas mieć oko na swoje pociechy.